rozpoznał dzieje własnej duszy i znalazł klucze do doświadczeń duchowych, które przeżywał. Przetłumaczył przestrogi świętego Jana od Krzyża i w 1912 ukazały się one jako tekst, który miał pomóc siostrom, by stawać się wolnymi wobec świata, szatana i cielesności. Kontakty z ojcem Rafałem Kalinowskim zaowocowały również zbudowaniem pustelni. Ojciec Rafał regularnie przyjeżdżał z Czernej do Krakowa, ponieważ spowiadał karmelitanki. Kiedyś spotkał wyczerpanego fizycznie i duchowo Alberta i zaprosił go do Czernej. Jakże słodko działa samotność na duszę, tak skomentował kilka dni spędzonych właśnie w pustelni czerneńskiej. Wtedy Rafał zaproponował mu, żeby pomyślał o swoich braciach i siostrach i założył pustelnię. Brat Albert, idąc za tym wskazaniem, za tą myślą, podpowiedzią ojca Rafała, buduje tę pustelnię. Przyjeżdża tutaj kardynał Krakowa, kardynał Dunajewski, daje mu bilecik polecający do właściciela Zakopanego. Ówczesnym właścicielem był hrabia Władysław Zamoyski, też wielki człowiek, wielki duchem. I brat Albert przyjechał do niego z myślą, że podaruje mu trochę ziemi na pustelnię. A hrabia mówi do brata Alberta, zakreślając ręką łuk, mówi: bierz ile chcesz. A brat Albert, zafascynowany świętym Franciszkiem, powtarza za nim: ani domu, ani miejsca, ani żadnej rzeczy. I bierze tylko tutaj ten kawałek na budowę pustelni. Pustelnię projektuje jego przyjaciel Stanisław Witkiewicz. Budują bracia razem z bratem Albertem w latach 1896-98. Mieszkają to na początku bracia, 4 lata do 1902 roku, a później brat Albert mówi do braci: oddajmy tę pustelnię siostrom, budują sobie w górze, na Śpiącej Górce pustelnię braci. I brat Albert wtedy, właściwie 1901 rok, buduje tutaj tę chatkę. Kiedy zamieszkały siostry, to on już jak tu przyjeżdża, to mieszka właśnie tu w chatce, w celi, właśnie cela świętego brata Alberta jest tam. Pustelnię uważał za to miejsce, które jest konieczne do tego, żeby istniały przytuliska. I na tych dwóch jakby skrzydłach modlitwy i ubóstwa kształtował się charyzmat brata Alberta i jego zgromadzeń. Najlepiej słowa brata Alberta oddadzą istotę tego miejsca. Brat Albert mówił tak: jeżeli domów pustelniczych zabraknie, nie będzie można nawet przytulisk dla ubogich urządzać, bo zabraknie wytrwałości, poświęcenia i sił do ich obsługi. Staramy się tę ideę brata Alberta kontynuować. Może nie mamy takiego, w końcu był świętym, więc podniósł nam wysoko poprzeczkę brat Albert. Rzeczywiście był pokutnikiem, człowiekiem głębokiej modlitwy. Pewne jego sentencje mówią o tym, że musiał przeżywać też bliskość Jezusa. A celem głównym życia zakonnego, więc też naszego tutaj pobytu, to jest zjednoczenie z Jezusem. Brat Albert powiedział, że to najważniejsze w życiu. Mówił na przykład, jaka modlitwa, taki dzień cały. Osoba zakonna bez modlitwy jest osobą bez rozumu. Ten jest dobry, kto chce być dobry. I myślę, że takie myśli gdzieś się zrodziły u brata Alberta, kiedy się wpatrywał długimi godzinami w krzyż, który mu się spodobał, który jest w pustelni sióstr albertynek. Jest to wyjątkowy krzyż. Ten krzyż brat Albert znalazł, kiedy mieszkał na początku u Paulinów. Na strychu znalazł ten krzyż, urzekł go ten Pan Jezus i bracia zabrali ten krzyż. Krzyż odnawiał Stanisław Witkiewicz, ponoć płakał, odnawiając ten krzyż. Brat Albert spędzał tu przed tym krzyżem długie godziny. Ponoć ten Pan Jezus krzyża przemawiał do świętego brata Alberta. Brat Albert bardzo mocno mówił o tym, że mamy iść tam,
dokąd inni pójść nie chcą, albo być w warunkach, których by inni przyjąć nie chcieli. Że to jest właśnie dla nas, to środowisko jest naszym, że skrajna nędza ubogich jest dla sióstr tym środowiskiem, które tworzą kraty karmelitankom. To właśnie stwarza nam klauzurę, ta właśnie posługa czasami w takim odosobnieniu czy zamknięciu. Brat Albert w ostatnich latach swojego życia, których przebywał głównie już w Krakowie, no cieszył się wtedy już ogromnym szacunkiem, poważaniem, miłością, można powiedzieć, krakowian. I wokół niego unosiła się już aura świętości. Kiedy ostatecznie ciężka choroba, to był nowotwór żołądka, powaliła go w jego małej, zimnej, nieopalanej celi, kiedy nadchodziła śmierć, to bratu Albertowi towarzyszyło w tym odchodzeniu, można powiedzieć, pół Krakowa. To był pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia. I cała przestrzeń wokół tego miejsca, gdzie ostatnie chwile przeżywał brat Albert, była zatłoczona krakowianami, którzy klęczeli, modlili się. To były jeszcze czasy galicyjskie i była ta bieda galicyjska. I to heroiczne decyzja świętego Alberta Chmielowskiego, pozostawienia wszystkiego dla Chrystusa i dla Chrystusa w biednych, musiała w jakiś sposób zainspirować Jana Pawła II, bo sam napisał potem brat naszego Boga, a równocześnie tak samo i w jego życiu mamy tę decyzję, gdzie pozostawia swoje studia literackie na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem tak samo udział w Teatrze Kotlarczyka i całkowicie poświęca się służbie kapłańskiej w trudnych czasach, bo to były przecież czasy okupacji, to był potajemny seminarium w Kurii Krakowskiej i podejmuje tę decyzję, bym powiedział, taką ryzykowną, na swój sposób podobną, analogiczną do świętego brata Alberta. Spełniając życzenie brata naszego, Franciszka kardynała Macharskiego, arcybiskupa krakowskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie, zakonu karmelitów bosych i zgromadzeń braci i sióstr posługujących ubogim, oraz licznych wiernych, za radą świętej kongregacji spraw kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnym sługom Bożym Rafałowi Kalinowskiemu i Albertowi Chmielowskiemu przysługiwał tytuł błogosławionych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest ogromna przestrzeń nędzy ludzkiej, którą trzeba umieć dostrzec. I to jest zresztą to przesłanie, które zostawił nam Jan Paweł II, kiedy był po raz ostatni w naszej ojczyźnie w roku 2002 i kiedy wzywał nas wszystkich do wielkiej wyobraźni miłosierdzia. Miłosierdzie to bycie razem z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. I znowu tak, jak to uczył brat Albert, dźwiganie go z jego upadków, upogorzeń i przywracanie mu tego piękna, które jest przecież w każdym człowieku, ale dostrzec, odsłonić, ukazać, pozwolić sobie innym zachwycić się tym pięknem. To jest właśnie ta wyobraźnia miłosierdzia, której uczy nas nieustannie święty brat Albert i do której nie tylko wzywał, ale swoją także posługą księdza, biskupa, papieża potrafił zauroczyć cały świat Jan Paweł II.
powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem, skąpy jest ten, kto nie jest jak on.